Tomasz Adamek, jeden z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii polskiego boksu zawodowego. Mistrz świata dwóch kategorii wagowych i pretendent w trzeciej. Przed wami trzy, moim zdaniem, najlepsze nokauty w jego wykonaniu. Po jednym z każdej kategorii wagowej. 15 października 2005 roku. Pierwsza obrona mistrzowskiego pasa WBC wagi półciężkiej. Rywalem Adamka był Niemiec, Thomas Ulrich. Pięściarz, który miał na koncie tylko jedną porażkę, z doświadczonym Glennem Johnsonem. Walka odbyła się na terenie przeciwnika, w hali Mechzehalle Zut w Düsseldorfie. W szóstej rundzie góral wystrzelił lewym sierpowym, błyskawicznie poprawił prawym, a Ulrich padł na deski. Próbował wstać, ale był zbyt oszołomiony. Sędzia przerwał pojedynek, a Tomasz Adamek zachował mistrzowski pas WBC wagi półciężkiej. Lutego 2009 roku. Pierwsza obrona mistrzowskiego pasa IBF w kategorii junior ciężkiej. Rywalem Adamka w hali Prudential Center był niepokonany wówczas Jonathan Banks. W ósmej rundzie góral trafił potężnym prawym, po którym Amerykanin runął na plecy. Zdołał się podnieść, jednak nie doszedł do siebie. Adamek błyskawicznie doskoczył do rannego przeciwnika, zamknął w narożniku i zasypał gradem ciosów. Po chwili Banks bezwładnie osunął się na deski, a sędzia przerwał walkę. Września 2012 roku. Ponownie hala Prudential Center w New York. Trzeci pojedynek Adamka po dotkliwej porażce z Witalijem Kliczko. Wydawało się, że góral powinien sobie poradzić z Travisem Walkerem bez większego problemu. Na początku drugiej rundy Amerykanin niespodziewanie huknął jednak potężnym prawym, który doszedł do szczęki Adamka. Góral wyraźnie odczuł to uderzenie i przez dłuższy czas walczył o przetrwanie. Pokazał jednak niesamowity charakter i nie tylko przetrzymał kryzys, ale sam ruszył do kontrataku. W piątej rundzie zamroczył Walkera i w swoim stylu poszedł za ciosem. Półprzytomnego, bezwzględnie obijanego Amerykanina przed ciężkim nokautem uratował sędzia.